Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na mecz towarzyski, taki sparring do przygotowania do PKBP Ekstraklasy rundy wiosennej 2024. No widzę, Wójt zmierzy się z Radomiakiem, Radą. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 13 stycznia o godzinie 14 na boisku przy ulicy Małachowskiego, na Łodziance, albo proszę państwa w Wiśniowej Górze, gdzie zawsze widzę, trenuję i przygotowuję do meczów ligowych. A w tym meczu, proszę państwa, oczywiście będzie oczywiście Wojtas Vlog, no bo jak wiecie, Wojtas Vlog jest za Radomiakiem Radą, więc będzie takie niezłe starcie klubowe. Sebastianik z Widzew kontra Radomiak Wojtas Vlog. No szkoda, że z nami go nie ma, jako kogoś specjalny, ale na pewno będzie oglądał, więc ciebie pozdrawiam serdecznie. Transmisja, proszę państwa, tego meczu no nie będzie w telewizji, no jak może Widzew zorganizuje, no to będzie na kanale YouTube Widzew TV albo Radomiak, jak proszę państwa, no z kamerami może przyjadą, ale no zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście Henryka Rawasa już nie ma. No niestety, wiadomo, transfer, tak, więc no przekonamy się, jak to będzie wyglądało. Dobrze, zrobimy taką zmianę, moi drodzy, jak to w sparingu zrobimy, tak. No Rawas już się nie liczy niestety. No planujemy kogoś kupić, proszę państwa, jakiegoś bramkarza. Ale coś na razie nie wychodzi, jest niedobrze, no zobaczymy, jak to wyjdzie w tych transferach, moi drodzy, no potrzebujemy podstawowego bramkarza, ale na razie niech zagra sobie Jakub Szymański. Dobrze, to bez przedłużania jedziemy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Proszę państwa, uwielbiam ten moment, gdy po hucznych zapowiedziach i licznych dyskusjach nadchodzi ta magiczna chwila, gdy rozlegnie się pierwszy gwizdek. Gwizdek, na który czekamy wszyscy jako piłkarscy fani. Oby to spotkanie dostarczyło nam niezapomnianych emocji. Który zespół skończy mecz z uśmiechami na twarzy? Witamy państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. A oto skład, w którym zacznie mecz Widzew Łódź. Przed nami jedenastka drużyny gości. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Rafał Wolski. Gra toczy się mimo tego faulu. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Co teraz pokaże Rafał Wolski? Może im dać prowadzenie! Proszę państwa, bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Spójrzmy raz jeszcze na tę akcję. Świetnie się zastawia, znajduje sobie miejsce, nie ulega presji i mamy z tego piękną bramkę. Prowadzą zatem 1-0.
sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Uwaga, okazja na remis. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Doskonałe, pewne wykończenie, nie myli się, uderza mocno i słusznie. Jest tak bliska, nie ma co bawić się w półśrodku. No i teraz strata piłki. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Czy trafi do siatki? Tak, świetnie teraz bramkarz. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Znakomicie to teraz wybronił golkiper. Gdyby nie ta interwencja, rywale objęliby tu prowadzenie. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. I znowu są przy piłce. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb. Nic z tego nie będzie. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jest jednym z kluczowych elementów zespołu. Ciekawe, jak zagra po przerwie, bo teraz rywal na pewno będzie bardziej uważny. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania na razie w sparingu. Remis. 1-1. Walka jest niezła tutaj w meczu towarzyskim. No zobaczymy, jak pokaże się ta druga połowa. Jestem też sam ciekawy. Dobrze, moi drodzy, widzieli się po meczu tego spotkania. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Znakomicie w obronie, znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Trochę zbyt pochopnie, nici z kontrataku. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Dobra ta interwencja. Uwaga, będzie okazja. Co za okazja. Z tak bliska to powinien być gol. Golkiper, Tomku, był tu na straconej pozycji, ale broni. Okazja przed nim teraz. Wiązkuje i oddala zagrożenie. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Co teraz? I rozpoczniemy grę od bramki, a wyglądało to nieźle. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Mocne wejście, ale czyste. Szansa, czy przełamie impas?
Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. No wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Czy ten mecz skończy się remisem? Na to się zanosi, choć sfrustrowani kibice próbują zmotywować ich do decydującego ataku. Decydująca faza meczu i proszę, być może decydująca akcja. Zespół wziął się ostro do roboty. To musi być gol! Tak, to powinno się robić w obronie. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. No i odjechał teraz z piłką. Pani sędzia gwiżdże po raz ostatni. Po 90 minutach mamy wynik remisowy. No i proszę Państwa, koniec meczu tego sparingu, no 1-1. Zobaczymy, jak zagramy sobie serię rzutów karnych, tak dla zabawy. Dobrze, widzimy się po rzutach karnych. Będzie strzelał jako pierwszy. Duża odpowiedzialność, by dobrze zacząć. I trafił! Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. I jest! Piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Ulala! Bramkarz był bez szans. Prosto w okienko. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. Ależ wspaniale teraz wykonana jedenastka. W samo okienko. Gol! Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. Jest bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Taki strzał w środek bramki. Jest ryzyko, ale jest gol. Ryzyka nie ma, jeśli wiadomo, że bramkarz się rzuci. Oj, nie nazwałbym tego idealnie wykonanym karnym. To prawda, do panenki nieco zabrakło. Stawką jest wygrana. Ten jeden strzał zadecyduje. Spora presja. I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem. Spisał się nadzwyczajnie. Tak jest. Znakomicie teraz uderzył. Strącił pajęczynę. Musi trafić do siatki. Inaczej przegrają tę serię rzutów karnych i całe spotkanie. Tak jest. Gol. Nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Jest! Bramka! Wykorzystał szansę! Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy. I jest gol! Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowany i zrobił co należy. Gol, proszę Państwa! Bramkarz pokonany! Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Pewnie i celnie. Doskonale wiedział, co należy robić.
Gol prosto w okienko. Przepiękne uderzenie. Tak, brawo! Kapitalnie się teraz zachował bramkarz. To była interwencja, która wprowadza jego zespół do kolejnej rundy. Trzeba przyznać, że wspaniale się zachował. Wygrał swoim kolegom ten awans. No proszę Państwa, no aż tyle bramek, proszę Państwa, po tych rzutach karnych, no nikt chyba nie widział na moim kanale. Aż 8-7 Widzew pokonuje Radomiak Radom. No powiem Wam, że bohaterem no, tego meczu jest no Jakub Szymański w rzutach karnych, a zawodnikiem meczu został Mato Milos. No po prostu mecz bardzo ciężki i powiem Wam, te rzuty karne, aż tyle bramek to jeszcze nikt tyle nie widział. Dwa obronione strzały Jakuba Szymańskiego. No powiem Wam, że Pawłowski no zmarnował, ale fartowo Szymański to obronił. Dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja przenoszę się na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. I cześć!